dzisiaj Święto Wojska Polskiego. Więc my angażujemy młodzież, angażujemy lokalną społeczność i mamy coś dla starszych ludzi w postaci koncertu patriotycznego i dla młodszych w postaci tyrolki, w postaci treningu strzeleckiego, nawet podciąganie na drążku jako element właśnie sprawności fizycznej i egzaminu do służb w Wojsku Polskim. Największy nacisk mamy na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową ze względu na to, iż jest najszerzej rozreklamowana także przez nasze Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku-Białej, ale ze względu na potrzeby dokompletowania korpus szeregowy i aby jak najwięcej obywateli mogło przejść przeszkolenie wojskowe. Ja byłem ochotnika, ja chciałem iść do wojska wtedy bardzo i byłem. Przeżyłem fajną przygodę. I teraz pan się zastanawia, czy nie wrócić? Czy nie wrócić, tak. Okay. Czy przyjmą takiego starego zgreda jak ja. I jeszcze ma pan szansę, rozumiem? Jeszcze mam szansę, tak. Do 55 roku życia kapitan powiedział mi, że mam szansę. Obowiązkowa służba zasadnicza to nawet głupiego sprzątania żołnierza nauczyła. Nie mówiąc już o wysiłku fizycznym, o podejściu, o samodyscyplinie, o moralności, patriotyzmie. I to jest... Uważam, że wielkie wyzwanie przed obecnie rządzącymi, żeby jednak zrobić powołanie do czynności. Według pana to się po prostu przydawało w późniejszym życiu? Do tej pory. Mhm.